wyborem maniaka, żeśmy z tego tramwaju nie wyszły, bo trzeba jechać. Kierunek życzliwość, o życzliwość trzeba prosić. Była taka pieśń kiedyś u Świadków Jehowy, ale u Świadków Jehowy wszyscy są życzliwi, także już teraz w XXI wieku nie ma potrzeby takiej pieśni puszczać. Tutaj natomiast wyznawcom katolickim systemów papieskich potrzebne jest wszystko. Nawet przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. A państwo myślą, że oni tego nie robią? Jak tak pokasują, jak tak pobrechują, jak tak pochrumkują w tych systemach papieskich, proszę państwa, że oni nawet tej Biblii nie widzieli, ani w cerkwi nie byli choćby z ciekawości. A brewiarz, książeczka do nabożeństwa, to nie pełni takiej roli jak Słowo Boże, Biblia. Słowo Boże, Biblia, to nawet dla robaczka jest dobre, bo Biblia mówi: idź do mrówki leniwcze i przyjrzyj się, jak ona pokarm zbiera na zimę. No więc niektórzy uczeni mówili, że nie ma takiej mrówki, która by pokarm znosiła na zimę. A potem jednak okazało się, że znalazła się taka mrówka, która jest jak wiewiórka, zbiera pokarm na zimę. Czyli że mur ciemności pękł. Gdy nadaje nasze radio, to KFM Eurogodzina. Już myślę, że teraz to zobaczymy, ten stadion narodowy, na którym był wasz papież swego czasu. Jak był kongres w 1985, Świadków Jehowy, w 87, to chyba coś w 91, czy którym był papież w waszym tym systemie katolickim, moherowo kaszląc. Tutaj jest ulica Zieleniecka i cały ten barak skarżyski to między Polskim Wedlem i Saską Kępą, proszę państwa. No. Stadion Narodowy w katolickiej Polsce pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Ostatnio tutaj były burdy, które przeniosły się na Saską Kępę, która jest też za nami. A tu była strefa, proszę państwa, kiewica na francuskiej. No to oczywiście, że tutaj były restauracje, bary, kawiarnie dla Hiszpanów, dla wszelkich tych przeznaczonych. Podejrzewam, że na tej francuskiej jeszcze tam pełno ludzi jest. Białystok. I możecie pojechać nawet stąd do Białegostoku, żeby Marcinka Paszkę spotkać. To trzeba przez Szwedzko i przez Marki. Tutaj na razie mamy Wisłę Polską, rzekę. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie. A dopóki płynie, Polska nie zaginie. A dopóki płynie, Polska nie zaginie. Płynie Wisła, płynie po... Żyd z cyganem tutaj katolika wita. Katolika wita. Także zapraszamy do naszych piosenek na temat Pragi Południe, na temat Pragi Północ. Tam dalej ona, ta Praga Południe, przechodzi w ogromną Pragę Północ i stamtąd pojedziecie do Białegostoku przez Szwedzką i Marki z kaślącej Warszawy katolickiej. Chodźmy sobie wysiąść. Także most Poniatowskiego i tam do tramwaju komornicy niejacy weszli, czyli kontrolerzy biletów, jako że Warszawa nie ustąpi, jeżeli jest okazja zarobić. Także już tutaj zaraz wysiądą z kimś, bo to zawsze się kogoś złapie. Tak.
Tak wygląda Warszawa Most Poniatowskiego w katolickiej Polsce, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, w Gdańskim, Czechosłowem. A tam jest most Cyren, a tam są kontrolerzy. No, także wsiadają do następnego. Także Radio Tok FM Eurokoncito Extra. Janek Witek mówi, Boże, żeby jakiś Żyd z komornik z Bemowa nie zabrał jego mieszkania. Jak nie Żyd, to jakaś katoliczka przejmie. No, także podpadła dzisiaj katoliczka ze spółdzielni Sław z brazylijskiej.